bardzo. Bardzo dziękuję. Na zdrowie. O! Bardzo dobre. Cześć, nazywam się Adam Niemiec, bardzo serdecznie witam na kanale Preston Innovations Polska. Jestem w Poznaniu na targach rymowania. Zapraszam Was na krótką relację z tych targów. Na targach jest możliwość, żeby zapoznać się z nowościami. Jeszcze ciepły fotel. Czuję to bardzo dobrze. Fotel Ignition Feeder Chair w zestawie. Bardzo lekki. Nie będę tego podnosił, żeby albo wezmę kawę na bok. Fotel jest bardzo lekki. W całym zestawie. Jest montowany na czterech nogach o średnicy 30 mm i oprócz fotela z bardzo wygodnym składanym siedziskiem w zestawie jest boczna tacka. Ta tacka pasuje na nogi 30 mm, bo ma wkładkę. Jeżeli ktoś chciałby wykorzystać tą tackę gdzieś do kosza, który ma nogi 36, też jest możliwość, bo ta kostka umożliwia montaż tego na nogach 36 mm. Oprócz fotela tacki bocznej są dwie przystawki. Fajka z uchwytem na dolnik, który na czas transportu można bardzo łatwo zdemontować. Oraz Federarm z podpórką multi, którą też na czas transportu w bardzo łatwy sposób można zdemontować. Podpórkę bardzo łatwo się montuje na nodze. Jest regulacja ustawienia kąta. Mamy możliwość wydłużenia tej podpórki tak, żeby dopasować do swojego wędziska. Więc czy łowicie na wodach stojących, na metodę, czy chcecie tą podpórkę ustawić gdzieś łowiąc na rzece, czyli podnieść ją, też jest taka możliwość. To wszystko jest w zestawie i to będzie w sklepach kosztować, z tego co się orientuję, mniej więcej 850-900 zł. W tych granicach ten zestaw będzie do kupienia. Tutaj jest najwygodniejsza część na tych targach, a mianowicie są siedziska. Fotel Ignition Feeder Chair. Najlepszy, najwygodniejszy fotel wędkarski, czyli Absolute Feeder Chair na nogach 36 mm. Tu jest wersja z podnóżkiem, bardzo wygodne siedzenie dla najbardziej wymagających wędkarzy. Są też oczywiście siedziska dla tych, którzy potrzebują mieć dokładną regulację nóg, czyli kosze wędkarskie. Tu są kosze Inception w kolorze białym i granatowym, limitowana edycja. Oraz najlepsze siedzisko w ofercie Prestona, czyli Absolute Station na nogach 36. Ja sam używam tego siedziska i jestem bardzo z niego zadowolony. Wędkarze oprócz siedzisk mieli możliwość pooglądania i zobaczenia, jak działają boczne tacki. Te boczne tacki są dostępne w różnych wersjach. Taka nieduża, bardzo lekka, bardzo wygodna w transporcie tacka. Ta tacka też jest w wersji z parawanem, wodoodporna, więc nawet jak jest duży deszcz, można sobie ten parawan rozłożyć i mamy zabezpieczone przynęty i zanętę. Jest też tacka z parawanem w wersji XL. Obszerna tacka, na której już można dużo zmieścić. Jest też boczna tacka Storm Shield.
czyli pełne zabezpieczenie towaru. Macie zabezpieczenie przed słońcem, przed deszczem, więc można to złożyć. Jest bardzo stabilna, podpiera się na dwóch nogach oraz jest możliwość zamontowania nogi tutaj z tej strony. No i oczywiście nie mogło zabraknąć największej bocznej taski, którą sam bardzo lubię używać, a jest bardzo wygodna w transporcie. Adaś, pończusie dla Ciebie. No nie mogę, dziękuję. Moja żona Ola, bo się nie poznaliście jeszcze. Cześć, Adam. Czekajcie, żebyście nie myśleli, że to puste jest. No, można się bawić. Na stoisku nie mogło zabraknąć oczywiście wędzisk Prestona. Jest do kupienia pełna seria Monster Extreme Distance, wędka 3,84 oraz 4,20. Każdy mógł przyjść i się zapoznać z tą wędką, zobaczyć jej świetne właściwości rzutowe, ale także piękne ugięcie. Są też spławikowe wędziska Supera X, czyli wędzisko 11 i 12 stopowe. Budżetowe wędziska Ignition w wersji Pellet Wagler oraz wędziska do Federa, a także kije do metody z serii Monster X, chyba najbardziej popularnej serii w Prestonie. Świetny stosunek jakości do ceny. Wędziska, które już parę lat są na rynku, ale to świadczy o ich wysokiej jakości i o tym, że to są takie, powiedziałbym, kultowe wędziska wśród wędkarzy łowiących na łowiskach komercyjnych głównie. Jedyna niepowtarzalna okazja, bo tego jeszcze nie ma w sprzedaży, fotel Ignition w takiej wersji combo, czyli oprócz bardzo lekkiego fotela, bardzo lekki, bardzo wygodny w transporcie, składane siedzenie. Pierwszy dzień targów dobiega końca, pracowity dzień, live'y na Prestonie, na Facebooku, na YouTubie, na w stronie Sonubites Polska, więc było co robić, miłe spotkania z ludźmi. Ja już powoli będę się zbierał, lecę na kolację. No i muszę trochę się zregenerować, no bo jutro myślę, że będzie dzień, gdzie wielu wędkarzy przyjdzie, żeby pogadać o wędkarstwie i sprzęcie Prestona, także dobrej nocy. Przed nami drugi dzień targów, minęła godzina 10, więc już pierwsi zwiedzający zaczynają wchodzić na salę. Jest z nami Marcin Olszewski, przedstawiciel Preston Innovations w Polsce. Za chwilę jeszcze przyjdzie Marcin Cichosz i będziemy, mam nadzieję, mieli miłe spotkania z wędkarzami. Także Marcinie, czekamy na to. Można, oczywiście. Ale cukiereczków tutaj. No pięknie to wygląda. Oprócz grubych rzeczy, takich jak siedziska czy wędziska, wędkarze mają możliwość pooglądania i kupienia drobniejszych akcesoriów od Prestona. Są oczywiście
proce wędkarskie, pelet waglery, proce do odległościówki, świetne nożyczki do cięcia robaków. Jeżeli ktoś nie używał, to jest... Nie znam lepszych na rynku i też mam odzew od wielu innych wędkarzy, którzy używają tych nożyczek i podzielają moje zdanie, więc to jest świetny produkt, nowość zeszłoroczna. Oczywiście są gotowe zestawy do metody. Jak jeszcze nie znacie, to ja może przybliżę, tu jest... Zobaczcie, nie chcę wam się wiązać przyponów. Nie macie czasu, nie wiecie jak to zrobić. Gotowe przypony. One są sprzedawane na takich... Spróbuję to wyciągnąć, żeby... O! Na takim patyczku. To już są gotowe, zawiązane przypony. Więc takie coś bierzecie nad wodę i macie gotowe przypony do łowienia. Jeżeli chcecie tych przyponów mieć więcej, to można oprócz tego kupić pudełeczko i te przypony idealnie pasują do tego pudełeczka. One są montowane na magnesik, więc wystarczy wyjąć to z opakowania, włożyć do tego pudełeczka na magnesik i macie zabezpieczone przypony w jednym pudełku. Tak na marginesie dla tych, którzy nie znają jeszcze tych akcesoriów. Są też oczywiście podajniki Prestona Banjo XR oraz Flat Method Feeder w systemie ICS, więc te podajniki są wymienne. Jeżeli zmontujecie sobie zestaw na trzonku, akurat to jest zapakowane, ja nie mogę tego rozerwać, ale musicie mi wierzyć. Oczywiście mówię to dla tych, którzy nie znają tego systemu ICS. Montuje się trzonek na żyłce z zestawem, a ten podajnik jest wymienny. Można go zsunąć z tego trzonka i zdjąć żyłki i można założyć w prosty, szybki sposób albo podajnik o innej masie, albo podajnik innego rodzaju, więc świetny system ICS od Prestona. Oczywiście wędkarze łowiący na feder klasyczny też znajdą coś dla siebie. Zobaczcie, jaki piękny wybór koszyczków Open Window. Więc jeżeli łowicie na feder klasyczny, to myślę, że to jest bardzo doceniany koszyczek przez wielu, wielu wędkarzy. Dzień dobry Pani Ado. Słyszałem, że lubi Pani oglądać filmy ze mną. Bardzo jest mi miło z tego powodu i bardzo serdecznie pozdrawiam. Od dzisiaj już mamy przepustki na wszystkie soboty i niedziele. Kochamy Cię, pa. Już parę godzin za mną. Fajne spotkania z wędkarzami, rozmowy, zdjęcia, jakieś tam pogaduchy na temat wędkarstwa, więc super dzień. Jestem trochę wyczerpany, jeszcze 2 godziny zostały i... No i mam nadzieję na jakąś dobrą kolację dzisiaj. Ja już w pozycji siedzącej, już nogi wchodzą mi, nie powiem gdzie. Panowie, jak tam u was? Jak forma? Wszystko dobrze, tu mnie trochę plecy borą. Marcina trochę plecy borą, a drugi Marcin, zobaczcie, jest najtwardszy. Marcin jeszcze jest... Tak, Marcin, ale on jest z nas najmłodszy, więc najdłużej wytrzymuje. Słuchajcie, bardzo dziękuję, że obejrzeliście ten film do końca. Dziękuję wszystkim, którzy przyszli na targi, jeśli oglądacie ten film, że za wasze miłe komentarze, za to, że mogliśmy chwilę pogadać, za przybite piątki, wspólne zdjęcia, czuję się wyróżniony i do zobaczenia w następnym filmie.
Żartuję, tu jest kawa, mój nar-